Witam, witam i ja zdrowie witam. Dobra, to trzeba będzie wyciąć. Cześć. 10 faktów o mnie. Zacznijmy od 3 faktów, które pewnie nie mają dla Was znaczenia, ale dla mnie mają, więc pragnę o nich wspomnieć. Nagrywam ten film bardzo, bardzo, bardzo późno, ale chciałam go spontanicznie nagrać, dlatego że stęskniłam się, ponieważ fakt drugi. Tydzień temu, nawet nie cały tydzień temu, dosłownie kilka dni temu, zrzuciłam na ziemię telefon i go po prostu zniszczyłam. Przebywa aktualnie gdzieś pewnie z jakimś kurierem impostu, dlatego że jedzie do serwisu i trzymajmy wszyscy kciuki, żeby się naprawił, dlatego że za nim tęsknię, nie mam czym vlogować, jest mi smutno i tak dalej. Fakt trzeci jest taki, że ten makijaż ma ponad 20 godzin. Jedyne co poprawiłam to teraz usta, więc pewnie wyglądam tak jak wyglądam i miejmy nadzieję, że ktoś mi to wybaczy. A teraz przejdźmy do faktycznych 10 faktów o mnie. Pierwszy fakt. Gdy byłam mała, to piłam coś, co nazwałam autorsko budynionapojem. Budynionapój to był taki napój, który tworzyliście w odpowiedni sposób. Mianowicie, do szklanki mleka zimnego albo ledwo letniego wsypywaliście absolutnie cały budyń, mieszaliście odpowiednią ilość czasu, tak aby troszkę się rozpuściło i jak już to przybierało kolor albo powiedzmy malinowy, bo to był mój ulubiony budynionapój, albo waniliowy, to wtedy po prostu zaczynaliście to pić. I tak budyń był nie do końca rozpuszczony, osadzał się na ściankach, a nie był to absolutnie budyń, tylko właśnie budynionapój i po prostu to uwielbiałam. I jakieś chyba 2 lata temu albo rok temu miałam fazę na budynionapój i zrobiłam sobie taki budynionapój i wierzcie mi, nadal smakuje tak samo dobrze. 2. Chodzę spać o określonych godzinach. Mianowicie, pójdę spać albo o 1 w nocy, albo o 1:30, albo powiedzmy o 2. Dla przykładu. Chodzi o to, że pójdę albo o równej, albo o 2:30. Nie ma innej opcji. Nawet jeżeli byłabym zmęczona i wiedziałabym, że rano muszę wcześniej wstać, a będzie akurat 15 po, to wierzcie mi, będę tak chodzić po domu w prawo i w lewo, albo czytać książkę na tyle długo, albo bawić się telefonem w łóżku, tak wiem, na tyle długo, żeby było gdzieś 27 po, 33 po. Albo żeby było za 3, albo 3 po. Dlatego, że zasypiam około minuty, dokładnie. Zamykam oczy, nie ma mnie. Śpię. 3. fakt. Pijam kawę przez słomkę. Dokładnie tak. Nie uznaję innego picia kawy w domu, bo w miejscach publicznych, jeżeli ktoś mi tej słomki nie da, no trudno. Jeżeli pójdę do kogoś i ktoś mi tej słomki nie da, no trudno. Ale zdecydowanie to jest mój wyznacznik. A herbatę też w zasadzie pijam przez słomkę. Wszystko, co kolorowe, muszę pić przez słomkę, bo wtedy mam poczucie, że moje zęby nie czują się gorzej. O ile zęby mogą się jakkolwiek czuć. Ale wiecie, o co mi chodzi. 4. Wyciągam pieniądze przed kasą i wygląda to mianowicie tak. Jeżeli będziecie ze mną w sklepie i padnie hasło OK, idziemy do kasy, to ja w tym momencie zatrzymam się dokładnie w tym miejscu, w którym usłyszałam to hasło i zacznę grzebać po kieszeni, po portfelu, po torebce w poszukiwaniu portfela i tak dalej, bo nie podejdę do kasy, nie stanę w kolejce, dopóki nie będę mieć pewności, że mam te pieniądze, aby zapłacić za te produkty, że mam kartę przy sobie, którą zapłacę za te produkty, że mam właśnie tą określoną kwotę, a nawet troszkę więcej, żeby spokojnie zapłacić za te produkty. I potraktujcie to troszeczkę jako taki dodatkowy fakt, ale wyjaśnię Wam, skąd to się wzięło, bo doskonale pamiętam tą sytuację. Mniej więcej w 4 albo 5 klasie podstawówki w szkole był taki, powiedzmy sobie, jarmark. I dzieci sprzedawały pączki, sprzedawały jakieś rogaliki i tak dalej. Nie wiem dlaczego, ale ja myślałam, że to rogaliki kosztują bodajże 2 zł, a kosztowały faktycznie 2,50. I kupiłam te 2 rogaliki, także miałam zapłacić 4 zł, według mojego mniemania, a faktycznie miałam zapłacić 5. No i gdy już dałam te 4 zł i poprosiłam o te 2 rogaliki i mnie spakowali, to pewien chłopak popatrzył się na mnie i powiedział: no dobrze, ale jeszcze złotówka. Tak.
byłam zaszokowana tą informacją. Oczywiście miałam tą złotówkę, dałam tą złotówkę i to jest jedna z tych chwil w życiu, które chcielibyście na zawsze zapomnieć, a w jakiś głupi sposób, że tak powiem, osadzają się w waszej pamięci na zawsze. I ja do dzisiaj pamiętam to moje poczucie wstydu, kiedy inne dzieci patrzyły, jak wygrzebywałam po kieszeniach tą złotóweczkę, żeby jeszcze dać, bo nie miałam zamiaru go oszukać, ale no po prostu nie wiedziałam, ile kosztują i do dzisiaj mam to poczucie wstydu i nigdy więcej nie chcę się poczuć w ten sam sposób, więc zawsze w drodze do kasy mam pieniądze w kieszeni. I tak to wydarzenie miało miejsce jakieś 15 lat temu, a ja do dzisiaj mam traumę. Piątka. Jestem mistrzem zrzutów ekranu. Jeżeli przyjdziesz do mnie dokładnie w tym momencie i powiesz, że mam jakieś 7 minut czy 5 minut na zrzucenie czegoś z telefonu, na zrzucenie pamięci z dysku, z laptopa i tak dalej, bo później wszystko mi wykasujesz, to zapewne odzyskam zdjęcia, no wiadomo. A drugą kwestią byłby folder zrzutów ekranu, który nazywam inspiracjami, albo tak jak na laptopie, po prostu zdjęcie z internetu, albo moje ulubione na telefonie i tak dalej. Jest to po prostu folder zrzutów ekranu i znam skróty, które pomogą mi zrobić zrzut ekranu na dosłownie każdym urządzeniu, które posiadam. I w tych zrzutach ekranu są inspiracje odnośnie domu, jakieś cytaty, które później chciałabym sobie zapisać, że tak powiem, odręcznie, jakieś, nie wiem, ładne fryzury, ładne ubrania, coś, co kiedyś chciałabym sobie kupić, ale pewnie nigdy sobie nie kupię i tak dalej. Coś, co po zrzuceniu, zmodyfikowaniu i tak dalej mogłoby się stać moją tapetą na jakimś urządzeniu. Jestem po prostu mistrzem zrzutów ekranu. Jeżeli przychodzą Wam jakieś powiadomienia, że ktoś zrobił Was zrzut ekranu, to po prostu uznajcie to za komplement odnośnie tego, że jestem fanem czegoś, co posiadacie. Raz za czas te zrzuty ekranu porządkuję, dzielę na właśnie zakupy, dom, ładne cytaty, nie wiem, tapety, wygaszacze i tak dalej. Po prostu ogarniam je raz na jakiś czas i wierzcie mi, jeżeli tak jak na przykład teraz miałabym stracić całą pamięć w telefonie, bo w zasadzie nie wiem, co z nim będzie, to zrzuty ekranu to chyba coś, co będzie najbardziej, że tak powiem, boleć mnie, jeżeli chodzi o stratę w telefonie. Nie chodzi oczywiście o rzeczy materialne, ale nie będzie boleć mnie tam jakaś utrata SMS-ów i jakichś tam aplikacji i tak dalej, tylko właśnie tych zrzutów ekranu, bo boję się, że już nigdy nie zobaczę tych rzeczy, nie odnajdę i tak dalej. Szóstka. Jeżeli już jesteśmy przy mojej podstawówce, to przejdźmy do gimnazjum. Byłam dość oryginalna, dlatego że w porównaniu do reszty koleżanek, może nie wszystkich, grałam Tibie, tak, czyli w tą grę dla mężczyzn, chłopców i tak dalej. Grałam mniej więcej przez 2 lata. Grałam w tym świecie, w którym nie można było zabijać siebie nawzajem, ale wiadomo, jeżeli się na kogoś spiknęli, to różnie to bywało. Poznałam tam kolegę, miał na imię Adam i dosłownie przez 3 lata utrzymywałam z nim stały kontakt. Przez 2 lata grałam, a przez 3 lata pisaliśmy na telefonie, pisaliśmy wtedy bodajże na naszej klasie, dzwoniliśmy do siebie i tak dalej. Byliśmy oddaleni od siebie, jeżeli chodzi o odległość kilometrową i nigdy nie spotkałam go na żywo, ale tak można powiedzieć, że to był taki mój dobry kompan, kumpel przez naprawdę 3 lata mojego życia i kontaktowałam się z nim prawie codziennie. Siódemeczka. Mam lekkiego chyzia na punkcie swojego telefonu, którego tak teraz właśnie zbiłam, ale jeżeli mam już telefon, to raz za czas muszę zmienić tapetę i mam dużo aplikacji do tapet i potrafię wybierać tapetę godzinami i jest to dla mnie bardzo poważna kwestia. Zmieniam też ikony w telefonie, zmieniam też locker, aby go odblokować. I oczywiście mam też bardzo duże etui, bo jeżeli zbliżam się do 20, to już jest choroba, a nie hobby, a właśnie tak się zbliżam. I dlatego też chcę naprawić telefon, dlatego że nie wiem, komu bym odsprzedała taką ilość etui. W każdym razie uwielbiam swój telefon, uwielbiam go zmieniać i naprawdę przywiązuję się do rzeczy w sposób niesamowity. 8. Kasuję całe zdania.
Mianowicie wygląda to tak, że jeżeli pisałabym do Ciebie maila i w pewnym momencie stwierdziłabym, że nie, jednak to źle napisałam, albo zauważyłabym jakiś błąd, albo stwierdziła, że to sformułowanie nie ma sensu, to nie cofnęłabym się myszką w, tak jak normalna reszta społeczeństwa, tylko podam przycisk na wstecz i przejadę nawet 5 czy 6 zdań z rzędu, żeby dostać się do tego miejsca, zmienię je i napiszę te 5-6 zdań ponownie, nawet jeżeli będą brzmiały dokładnie tak samo, z tym akurat nie mam problemu, żeby napisać je dokładnie tak samo, po prostu muszę to zrobić. Nie cofnę się jak normalny człowiek i to wygląda całkiem zabawnie, jeżeli na przykład piszę SMS-a i jestem już naprawdę daleko i stwierdzam, że nie, nie ma szans, nie puszczę tego tak. I wykasuję nawet do pierwszego zdania i nie pytajcie mnie, dlaczego tak jest, uważam, że wtedy jest czyściej. Jakkolwiek to brzmi, właśnie tak robię. Dziewiątka. Dziewiątka. Trzymam śrubokręt w łazience. Uważam to za bardzo przydatne narzędzie. Mianowicie, jeżeli już długo, długo siedzicie w wannie i wasze dłonie są kompletnie rozmoczone, albo macie świeżo pomalowane paznokcie, albo nie wiadomo co, to wtedy sięgam po śrubokręt, aby otworzyć peelingi, maseczki, pastę do zębów. Nie pytajcie, dlaczego otwieram pastę zębów w wannie. Dosłownie wszystko. Śrubokręt przydaje się do wszystkiego. Uwielbiam śrubokręt w łazience i jest to mój nieodzowny element dnia, czyli używanie śrubokręta w łazience, bo no po prostu muszę. Tak najlepiej otwiera się produkt. Jeżeli dzisiejsze 10 faktów o mnie ma pewne ukierunkowanie, to powiedzmy, że ukierunkowuje się właśnie w kierunku raczej mojego dzieciństwa. A więc powiem Wam coś, co odkryłam już w dzieciństwie, a mam do tego sentyment, słabość do dzisiaj. Jest to mianowicie Rodzina Adamsów, Alice w Krainie Czarów i baśnie, szczególnie Grimmowie, a raczej zbiór Grimmów, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Jak się do tego ustosunkuję? Ale mianowicie tak, że jeżeli puścicie mi muzyczkę z Rodziny Adamsów, albo pokażecie cokolwiek z Rodziny Adamsów, albo dowiem się, że ukaże się premiera nowego filmu i tak dalej odnośnie Rodziny Adamsów. To samo dotyczy się Alicji w Krainie Czarów, czy jakichkolwiek baśni mających jakiekolwiek powiązanie z baśniami braci Grimm, to ja na to pójdę, to ja to będę oglądać, ja to będę wielbić i tak dalej, bo ja po prostu uwielbiam, że tak powiem, wszystko to, co tyczy się właśnie Grimmów, Alicji w Krainie Czarów i Rodziny Adamsów. Zdecydowanie to uwielbiam. Nie muszę oglądać filmów cały czas i tak dalej, ale jeżeli znajdę jakiekolwiek nawiązanie, na przykład tak jak ostatnio byłam w sklepie i zobaczyłam kartkę z Alicji w Krainie Czarów, wiadomo, królik, zegar i tak dalej, to naprawdę chciałam ją kupić, ale zobaczyłam cenę 15 zł i no o co chodzi. Ale wiecie, o co mi chodzi. Po prostu to uwielbiam. Jeżeli chodzi o Grimmów, to mam w swoim domu mały zbiór tych właśnie jakby oryginalnych baśni, czyli tych najbardziej krwawych. I nie chodzi o to, że lubię krwawe sytuacje i tak dalej, ale lubię tą surowiznę odnośnie tych baśni, że one są takie surowe, że nie są kolorowe na wskroś i tak dalej. Natomiast Rodzina Adamsów, przekąs sam sobie, natomiast Alicja w Krainie Czarów, no cóż, po prostu uwielbiam. 11 fakt, myślę, że to najdłuższe 10 faktów o mnie na YouTubie. Pa, pa! Do zobaczenia następnym razem.